Reset Obywatelski. Dzień dobry, cześć. Witajcie w kolejnym odcinku audycji Seks Press Pontonem. Ja nazywam się Alina Synakiewicz, jestem pedagogzką i edukatorką seksualną z grupy Ponton. Zanim zaczniemy, chciałam Wam przypomnieć, że każdy i każda z Was może zostać producentem, producentką Radia Reset Obywatelski. Wystarczy tylko wpłata przez portal zrzutka.pl. Więcej informacji znajdziecie w opisie audycji poniżej. Dzisiaj, zgodnie z zapowiedzią, będziemy rozmawiać na temat zabawek erotycznych. I tutaj prowadzić nas przez świat seksualnej rozkoszy właśnie z udziałem tych zabawek erotycznych będą Marta i Agata z Lula Pink Sex Shop Boutique i Blog. Marta i Agata określają się jako queerowe feministki, które pragną demokratyzacji przyjemności seksualnej i powszechnego dostępu do bezpiecznych gadżetów erotycznych. Dziewczyny prowadzą przyjazny i otwarty dla osób pełnoletnich sklep erotyczny. W niepokornym seks-shopie można znaleźć zarówno kink, jak i wanilię, ale przede wszystkim szereg gadżetów erotycznych wysokiej jakości dla każdego ciała. Najważniejszą misją Luli Pink jest wspieranie kobiet w walce z luką orgazmową oraz ułatwienie dostępu do wyspecjalizowanych zabawek erotycznych skierowanych do społeczności LGBTQIA. Witajcie, bardzo się cieszę, że jesteście i że zgodziłyście się wziąć udział w audycji. Też witam Państwa, witam Ludwinia, Marian Gongor, Adrian Jasiński. Mam nadzieję, że też jeszcze więcej osób do nas dołączy i też tradycyjnie zapraszam do komentowania i zadawania pytań. Myślę, że tutaj nasze gościnie są naprawdę kopalnią wiedzy, jeżeli chodzi o zabawki erotyczne i myślę, że to jest naprawdę świetna okazja, żeby z ekspertkami porozmawiać i się skonsultować w tej materii. Mam do Was takie pytanie na początek, bo też Lula Pink, Wasz Sex Boutique, obchodził czwarte urodziny niedawno i bardzo mnie ciekawi, jak to było na początku. W ogóle skąd się wziął pomysł, żeby założyć taki właśnie butik i też jestem ciekawa, czy nazwa jest przypadkowa, czy coś oznacza. Nie wiem, która z Was ma ochotę opowiedzieć. Oj, to jest pytanie, z którym ja się muszę zmierzyć, ponieważ to nieskromnie muszę przyznać, że to ja zainicjowałam całą akcję otwarcia butiku i bloga. Chciałabym, żeby to była bardzo przyjemna anegdota, ale niestety ta historia wiąże się z moją intymną i bardzo trudną sytuacją, w której znalazłam się z moim partnerem, już nieżyjącym, który w 2016 roku został zdiagnozowany na raka żołądka. I podczas no po prostu wyniszczającej terapii nasza intymność po prostu w pewnym momencie przestała istnieć, a nie chcieliśmy funkcjonować w taki sposób na zasadzie przyjaciół, bo właśnie ten seks i intymność były bardzo ważnym i spajającym elementem naszego związku. Do tego w tamtym okresie rozpoczęłam leczenie lekami psychotropowymi, które też wpłynęły zarówno na libido, jak i odczucia. Po prostu osiągnięcie orgazmu stało się wręcz niemożliwe. I postanowiliśmy poszukać wsparcia właśnie w gadżetach erotycznych. Pierwsze próby
no, okazały się tak dość słabe, bo jak Agata dobrze wie, mój partner był osobą, która uwielbiała szukać super okazji cenowych. I w różnych obszarach zawsze jak przychodzili do nas jacyś goście, to wychodzili z domu z jakimś prezentem kupionym właśnie idealnie dopasowanym do osoby. Od razu pomyślałem o tobie, ale to zawsze było coś takiego, co się chowa w szufladę i nigdy się nie pokazuje na światło dzienne. No i niestety też poczynił takie zakupy gadżetów erotycznych z Allegro, które tak naprawdę przyjechały z Chin, gdzieś pewnie za pośrednictwem AliExpress. No i no, nigdy nie dotknęły naszych miejsc intymnych te zabawki. No i wtedy ja wzięłam sprawy we własne ręce i zaczęłam robić research, bo uwielbiam robić research, więc w ten sposób dotarłam do gadżetów, które w ogóle nie przypominały tego, co zamówił mój partner, ani tego, co widziałam wcześniej w sex shopach. Były to niefaliczne zabawki, które są totalnie ergonomicznie dopasowane do potrzeb i anatomii naszych ciał, które właśnie pozwalają na zbudowanie tej bliskości w momencie, kiedy nasze ciała gdzieś tam są albo zblokowane, albo właśnie w naszym tutaj przypadku ze względu na przechodzoną terapię nie funkcjonowały tak sprawnie, jak to było przedtem. I zaczęłam eksplorować ten temat dalej pod względem zabawek produkowanych przez kobiety dla kobiet. Okazało się, że jest w Stanach mnóstwo takich startupów, które gdzieś właśnie w podobnym momencie życiowym zaczęły produkować zabawki, żeby uprzyjemnić masturbację, ale też seks partnerski, niekoniecznie seks partnerski heteronormatywny, nie? Że były to zabawki, które były neutralne pod względem płci i tylko tutaj no, granice naszej fantazji są ograniczeniem. I tak sobie zapragnęłam, żeby one były dostępne w Polsce i znalazłam taką przestrzeń na to, że to mógłby być jakiś taki mój wentyl aktywizmu, ale też po prostu jakaś potrzeba podzielenia się tym moim doświadczeniem. Najpierw robiłam właśnie to z koleżankami. Agata nasłuchała się o cudownych właściwościach i nowoczesnych zabawkach. Najpierw była dość sceptyczna, ale no w tym takim najtrudniejszym dla mnie momencie, kiedy tak naprawdę musiałam odejść z pracy ze związku na wypalenie zawodowe, byłam w totalnej depresji i walczyliśmy tutaj o życie mojego partnera. Agata zaufała mi i mimo mojego stanu powiedziała: róbmy, otwierajmy ten butik. I się zadziało. Więc no, tutaj trafiło to na podatny grunt po prostu. Tak. Znaczy, może nie od razu to jakby ten grunt, to, prawda, dał się zaorać, ale to wynikało też z moich osobistych doświadczeń z gadżetami. Ja nie widziałam w tym w ogóle jakby formy realizacji jakby zawodowej nawet, ale okazało się, że równolegle jakby tutaj z Marty i Marina wtedy staraniami doszło do zaostrzenia ustawy aborcyjnej i na fali czarnego protestu stwierdziłyśmy, że faktycznie próbuje się zawłaszczyć nasze ciała i narracje wokół nich na tyle sposobów, że jeśli kogoś uwiera to, że my odczuwamy przyjemność albo że nasze ciała są nasze i to pokazuje na tylu jakby przestrzeniach
publicznie, politycznie i socjologicznie też, to być może ten wentyl aktywistyczny tutaj też tkwi i ja jakby z tego tytułu w to weszłam, nie? Ponieważ jakby zawodowo nie brakowało mi w ogóle zadań. Powiedziałabym, że to były w ogóle ostatnie wolne godziny mojej doby, ale stwierdziłam, że tu jest to, co możemy zrobić, co przyniesie coś dobrego. I tak faktycznie się stało. Marta przekonała mnie, zaczęłyśmy od bloga, 6 lat temu już ponad. Sama Lula ma 4 lata, w sensie sklep, ale zaczęło się od tego, że po prostu powstała jakaś tam platforma do wymiany myśli, gdzie są treści edukacyjne, głównie na tym nam bardzo zależy, takie przedstawiające naszą perspektywę, ale też wytworzyła się wokół tego pewna społeczność, do której my serdecznie zapraszamy, która ma być jak najbardziej inkluzywna, w której ta wymiana myśli, tak jak tutaj u Państwa też, jest możliwa i jakby wzmaga tą potrzebę dyskusji właśnie, dyskusji, a nie tylko promowania jedynej słusznej drogi, nie? Więc tak to wyglądało, przydługa historia, ale tak powstała Lula Pink w głowie Marty właśnie, seks pozytywna bohaterka, nie z tego świata trochę, nie Marta? Tak, no właśnie i tutaj przechodzimy do drugiej części pytania, skąd Lula Pink? W mojej głowie zrodził się pomysł stworzenia takiej super bohaterki, sobie w sumie osoby bohaterskiej, bo tutaj płeć Luli nie jest określona, jest to kosmitka, więc tak naprawdę nie wiemy, kim do końca jest. Nie jest to ani kosmitka z Wenus, ani z Marsa, po prostu pochodzi ze sekspozytywnej krainy bez wstydu i przybyła tutaj na Ziemię, żeby po prostu szerzyć sekspozytywną myśl wśród nas niedoświadczonych i zagubionych ludzi. No. Niech tak będzie. No. I trzeba było wybrać jej imię, więc tak. Wymyśliłyśmy, Marta jakby tutaj jakby dzieliłyśmy to całego początku, że jeśli mówić o seksie, o ciele, to w sposób wyjęty z tabu, swobodny, ale też niewulgarny, pozytywny, dający się jakby, wiecie, przedstawić jako coś absolutnie fantastycznego, bo nasze ciała są cudem i to, co możemy z nimi robić, też jest cudem. Więc jeśli jakby pozwala nam się na to. Tutaj chodziło też o to, żeby to było dość delikatne, żeby było odpowiednie dla osób, które dopiero odkrywają ten świat, że nie chciałyśmy wchodzić tutaj z asortymentem, który no, może przestraszyć osobę, która pierwszy raz wchodzi do seks shopu. Tak. Postawiłyśmy na gadżety, które są po prostu miłe dla oka, a do tego no, super funkcjonalne. Tak. I stąd pink, bo róż, bo wata cukrowa i wszystko, co pozytywne, dziewczęce i fajne. To podkreślam to dlatego, że na początku mocno jednym z naszych jakby głównych elementów misji było wyrównanie kobietom przede wszystkim, jako najbardziej dotkniętym, zwłaszcza w relacjach hetero, luką orgazmową tak zwaną, czyli dysproporcją w osiąganiu orgazmu w relacji i nie tylko, w ogóle w pożyciu. A Lula, bo musiałyśmy wymyślić imię, a ja mam ogromny sentyment i w ogóle jakby szmat czasu żyję filmami Lyncha, więc z dzikości serca oczywiście tak. Lula wjechała tam twardo i wiedziałyśmy, że mamy dokładnie to. To musiało być tak. Tak, to musiało być tak. Chociaż jak wysłałyśmy na początku naszym znajomym tę nazwę, to nikt nie podejrzewał, że to może być sex shop. Ale były znaki. Takie, że jak to wy, to coś na pewno niegrzecznego, ale z drugiej strony kojarzy się z ubrankami dla dzieci. Tak, przede wszystkim w ogóle co znowu knujecie. To było to. No i tak ruszyłyśmy z tym taborem, prawda? I 4 lata, Marta, nie? We wrześniu? Tak. Samego sklepu i a naszej działalności 6 tak naprawdę minęły. Okej, dzięki wielkie. To no, bardzo taka ciekawa i wielowątkowa, no i poruszająca też historia. Tak, na waszym blogu można napisać, że wy łączycie aktywizm z hedonizmem, bardzo mi się to podoba. No i też, że wierzycie w feminizm i w queer. No to o feminizmie trochę powiedziałyście właśnie o tym
o tej luce orgazmowej i w ogóle właśnie o tym, że tak się skupiłyście na tych zabawkach dla kobiet, no ale też taką ważną no jakby odnogą waszej działalności to też jest takie, to są takie queerowe gadżety dedykowane osobom ze społeczności LGBTQIA. To może coś powiedzcie na ten temat. Tak, ja mogę to wziąć, to pytanie, generalnie jako osoba queerowa jakby chciałabym jakby oddać też coś dla naszej społeczności, zresztą Marta podziela to jak najbardziej, jakby obie tutaj jesteśmy queerowe i jakby stawiamy, to jest ta ewolucja, której jakby na początku tylko powiedziałam zdanko, że chciałyśmy wyrównać kobietom, bo my się tak identyfikujemy, ale z drugiej strony pomyślałyśmy, że w sumie dlaczego nie wszystkim, którym trzeba by wyrównać i jakby tutaj społeczność LGBTQ jak najbardziej zasługiwała na tą atencję większą. Tym bardziej, że gadżety dla osób ze społeczności, na przykład dla seksu lesbijskiego, vagina-vagina, albo do seksu gejowskiego, albo dla osób trans, na różnym etapie na przykład tranzycji. Gdzieś tam jako nisza zaczęły funkcjonować na świecie, w Polsce prawie zupełnie nie, z nielicznymi jakimiś tam wyjątkami, ale one też wzięły się tam prawdopodobnie jeszcze jakby z innych przyczynek, o czym zaraz wspomnę. I chciałyśmy po pierwsze zwiększyć dostępność tych gadżetów, po prostu jakby fizycznie, czyli mieć je w sklepie, w ofercie i tak dalej, ale po drugie uczynić je dostępnymi cenowo, ponieważ import takich gadżetów jest możliwy oczywiście w naszym tutaj, prawda, globalistycznym świecie cały czas, natomiast ceny są absurdalne, wysokie. I w ogóle cały wysiłek, jaki trzeba podjąć, żeby importować jeden gadżet z cłem i z przesyłkami jakimiś tam przez Atlantyk i nie tylko, jest ogromny. Więc zrobiłyśmy research ponownie, co jest potrzebne. Zwróciłyśmy się do reprezentacji, oddając tutaj platformę, jakby nie zgadując, tylko po prostu dowiadując się, co jest istotne, co jest potrzebne, co możemy zrobić. I z takim feedbackiem ruszyłyśmy do boju. Wiąże się to w ogóle też z ciekawymi anegdotami celnymi i z kontrabandą, którą w ogóle ciągnęłyśmy. Koleżanki, które przyjeżdżają odwiedzić rodziców ze Stanów, po prostu zamiast ubrań i prezentów dla rodziny wożą po prostu całe walizki pakerów. Prezentów, Marta, prezentów dla trans społeczności w Polsce. Więc oczywiście, że tak, ale stałyśmy się też jako butik partnerkami między innymi brytyjskiej firmy Carmen Liu, trans kobiety, która stworzyła fantastyczną linię bielizny dla trans kobiet, właśnie rozumiejąc świetnie potrzeby jakby i wyzwania, jakie tutaj stawia sektor. Tak, więc ciekawe, że właśnie Carmen miała dosyć tego, że bielizna dla trans kobiet jest głównie funkcjonalna, ale nie jest estetyczna i ładna. A tutaj mamy i koronki, i satynę, i jest sexy, ale jednocześnie jest skonstruowana w taki sposób, żeby spełniać potrzeby osób trans. Tak, my też nie miałyśmy świadomości, z dużą pokorą do tego podeszłyśmy, zresztą nie inaczej jest dzisiaj, że gdzieś tam słuchamy w tej materii, bo empatia empatią i wyobraźnia wyobraźnią, ale przede wszystkim jakby jesteśmy wsłuchane w te głosy, tak żeby móc jak najlepiej na nie odpowiedzieć, więc jeśli naszą misją jest to, żeby to było inkluzywne, nie wyobrażamy sobie, żeby było inaczej, stąd te współprace, które pozwoliły nam ten asortyment dobrać, ale też opisać go w sposób prawidłowy, bo jedną z naszych ogromnej dum. Chcesz, Marta, o tym ty powiedzieć? Może zacznij, ale bo ja chciałam powiedzieć o kilku wpadkach, że ja tworzę te opisy i tak jak z łatwością mi przychodzi opisywanie właśnie gadżetów, których sama używam albo są skierowane do cis kobiet, bo mogę sobie to świetnie wyobrazić, a nawet opisać swoje odczucia, no to tutaj językowo miałam kilka wpadek, jeśli chodzi o
próbę opisu gadżetów dla osób trans, ale środowisko jest bardzo wyrozumiałe i po prostu dało mi feedback ostry, ale bardzo dobrego i merytoryczny. No i pozwoliło mi to też jakby zyskać nową perspektywę i rozbudować no, wrażliwość po prostu też na język, którym się posługujemy, że tak jak w wielu opisach często stosujemy jakieś takie żarty albo zabawki. Stereotypy, tak. Jeśli się śmiejemy, odzyskujemy je. Tutaj nie zawsze zna nie miejsce, bo mogą być dysforyczne albo po prostu najzwyczajniej nie siąść wśród osób no, bardziej wrażliwych jakby po prostu na zagadnienie. Tak, ale też mogą dawać zły komunikat na przykład osobom heteronormatywnym, które odwiedzają naszą stronę i przeczytają coś takiego i nie pomyślą, że to jest żart, bo mają na przykład zerową wiedzę na temat jakiegoś tam problemu, więc z tego typu narracji zupełnie się wycofałyśmy, no i przy wsparciu osób z Fundacji Transfuzja i Queer Ali, cudownej osoby aktywistycznej, no nasze opisy już prawie w całości są neutralne płciowo. No, Ali zrobiło świetną robotę i teraz ja tylko muszę nadążyć, żeby wprowadzać te poprawki. Tak, i mam jakby tutaj próbkę tego, co ściągnęłyśmy. Wiem, że jakby przy tym temacie akurat może mogłabym to pokazać, jeśli to jest właściwa chwila, bo my też nie zdawałyśmy sobie sprawy z tego, jak bardzo zmieniające samopoczucie, czy życie nawet, są to gadżety. Mam tutaj z takich rzeczy mocno praktycznych, które nawet średnio podchodzą pod gadżet erotyczny tak stricte. To są po prostu, wiecie, elementy takie codzienne, które się stosuje. Mam tutaj na przykład pakera. Dla osób, które nie wiedzą, co to jest taka proteza, która pozwala wypełnić bieliznę takim realistycznym kształtem, który i wagą, i w dotyku jest zbliżony do na przykład penisa, albo na przykład po prostu sikać na stojąco, coś co wydawałoby się, podkreślam, trywialną. Tutaj jakby jest game changerem, nie? Zresztą. A chcesz pokazać? Tak, chcę. Jeśli mogę. Oczywiście zachęcamy i też prosimy realizatora audycji, może żeby Agatę powiększyć, w sensie żeby była największa i może żeby było najlepiej ją widać, nie mnie, tylko Agatę. Dobra, już pokazuję. To jest, to jest paker. On nie ma żadnej funkcji, jakby nie jest dildem, jak widzicie, jest bardzo elastyczny. Ja pokażę, jakby jak plastyczna jest to też materia. To jest taka cyberskóra, on nie jest silikonowy. To sprawia, że jest leciutki, więc można, przypomina po prostu penisa w stanie spoczynku. W połączeniu ze specjalną bielizną, która tutaj w takim o-ringiem go umieszczamy, jest w stanie po prostu wypełnić bieliznę, czyli mamy tutaj tak zwany packing. Są oczywiście też takie packery, które pomagają jakby walczyć z dysforią, będąc jakby już turbo realistyczne. Z nimi można uprawiać seks, czy właśnie między innymi oddawać mocz na stojąco, siusiać. I nie trzeba na to po prostu, wiecie, jakichś tam milionów. Tylko taka zwykła sikawka, ona kosztuje tam w granicach 100 zł, ta jest jeszcze w dodatku dość plastyczna, więc da się ją, wiecie, trzymać w bieliźnie na przykład, żeby była tak zwanym podorędziu. Jak widzimy, umożliwia po prostu siusianie na stojąco. Zresztą my też mamy taką sikawkę i ja i Marta swoją, tak. Oczywiście. Jak to zabrzmiało? Pomaga w fajtojach. No, to myślę, że to jest tak. bez rozpierania się po prostu na ścianach o tam na przykład jakimś kompromisie higienicznym. No ale podczas podróży też takie są bardzo praktyczne dla osób z sipkami, takie pomocy właśnie. Tak, totalnie. Już nie muszę być duża, ale jakby mam nadzieję, że to dobrze widać, że to jest po prostu bardzo, bardzo mięciutki silikon, jest bezpieczny dla ciała, bezpieczny dla skóry i z takim akcesorium możemy po prostu spędzić dzień bez dysforii.
przynajmniej jakby z tego konkretnego powodu. Więc mówimy o takich też gadżetach, bo jakby w naszym sklepie nie ma tylko gadżetów, które służą do urozmaicania seksu czy masturbacji, ale mamy też coś, co uchodzi za gadżety erotyczne, ale tak naprawdę spokojnie wpisuje się w kategorię wellness czy troski o siebie, zwał jak zwał. Okej. Myślę, że tutaj wśród osób, które nas słuchają, na pewno są takie, które nigdy nie próbowały gadżetów i może na przykład chciałyby zacząć swoją przygodę z gadżetami erotycznymi, ale właśnie nie wiedzą, jak się do tego zabrać. I czy wy mogłybyście coś dla takich osób debiutujących polecić? Jak najbardziej. Możemy polecić, chociaż preferujemy zazwyczaj indywidualne konsultacje, ponieważ nasze potrzeby są różne. Też debiut z gadżetem może odbywać się w różnym wieku, tak jak na przykład w moim przypadku było to dopiero po 30, ale też w tej chwili wiele osób w ogóle zaczyna swoją seksualną przygodę od właśnie gadżetów, zanim podejmie jakiś seks partnerski na przykład, więc to wszystko ma wpływ na wybór odpowiedniej zabawki. Zawsze mam taki zestaw pytań, czy ma to być gadżet do penetracji, czy do pieszczot z zewnętrznych stref erogennych. Czy właśnie jest to zabawka dla osoby z penisem, z waginą, czy może interesują kogoś gadżety analne. No i tak krok po kroku dochodzimy do tego, które zabawki mogłyby tutaj przypaść komuś do gustu, ale tak ogólnie rzecz biorąc polecam zawsze zabawki wykonane z bezpiecznych materiałów. Pierwsza zabawka fajnie jakby była silikonowa, bo one są delikatne w dotyku, przyjemne i w 100% bezpieczne, higieniczne i łatwe w utrzymaniu w czystości. I również uważam, że warto zacząć od małych gadżetów, bo tutaj naprawdę te małe wibratorki potrafią zdziałać cuda, a zbyt duży rozmiar może być niekomfortowy. Też pod względem budżetu. Na pierwszy gadżet nie wydawałabym zbyt wielu pieniędzy, stawiając na przykład na jakąś supermodną markę, tylko wysokiej jakości gadżet, który może kosztować 100 do 100 zł, 150 zł, żeby po prostu w ogóle sprawdzić, czy ten rodzaj stymulacji albo w ogóle czy gadżet jest, zabawa z gadżetami jest dla nas, nie? Bo no, trochę szkoda wydać na przykład 1000 zł na super polecany masażer, który okaże się w ogóle później nieodpowiedni dla naszych potrzeb, nie? Ale głównie też no, warto kierować się swoją fantazją i intuicją, nie? Że jak się widzi gadżet i on przemawia i te funkcje gdzieś tam nas urzekają i podniecają, to myślę, że to jest klucz. Mam tutaj jakby na przykład takich właśnie maluchów, więc jeśli to jest ten moment. To może być ten moment, chociaż ja na przykład nie wiem, czy masz, Agata, też przygotowane, bo mnie zaciekawiły też te gadżety takie nie do penetracji, tylko do zewnętrznej stymulacji stref erogennych, więc jeżeli masz takie, to też chętnie bym zobaczyła, bo myślę, że one też są tak mniej popularne i mniej... Z przyjemnością. W ogóle zahaczyłaś tutaj o bardzo fajny wątek, mianowicie my odchodzimy od tego, dla jakiej płci jest gadżet, tylko co można z nim ewentualnie robić, i bardzo często okazuje się, że ogranicza nas mocno tutaj tylko i wyłącznie nasza wyobraźnia. Oczywiście niektóre nadają się do pewnych rzeczy bardziej, a inne mniej, natomiast takie jedno taką naszą dumą ostatnią jest marka Cute Little Fuckers, i oni robią gadżety, które w ogóle nie narzucają rozwiązań, i mam tutaj przykład właśnie do masażu zewnętrznego. To jest taka
kierubaczek. On się nazywa Zip i cała rodzina tych gadżetów to są jakieś tam postaci nie z tego świata, w tym sensie, że nie z ziemi. One mają swoje imiona, swoje zaimki, swoją historię, mają nawet swoje komiksy. No i właśnie służą do tego, żeby ruszyć wyobraźnią i zastanowić się, co z takim gadżetem można robić, co on nam czy osobie partnerskiej może robić. Konstrukcja jest banalnie prosta. Mamy tutaj silikonowy listek z różnymi fakturami, strukturami tutaj, które są stymulujące. W środku jest bulecik, ja go włączę, nie wiem, jakby tutaj Państwo nas oglądający może nie poczują tego ze mną, ale postaram się pokazać ruch na oczy. Widać, jak drży ta końcóweczka tutaj? Widać. Tak, widać. No, więc tutaj ta końcóweczka, albo na przykład teraz to wszystko pięknie wibruje, więc tutaj to zagłębienie, no cóż, dopowiedzcie sobie jakby, jakie elementy naszej anatomii tutaj świetnie pasują. Oprócz tego to wibruje, więc możemy stosować to całą dłonią, masując jakby dowolne obszary naszego ciała, czy osoby partnerskiej, albo wykorzystywać właśnie krawędzie i konkretne fragmenty jakby tego składu. Albo gładką część, która też zupełnie podziesienką. Ona jest aksamitna w dotyku, jest naprawdę bardzo przyjemna. Więc to, albo nasza też duma z samego początku, w ogóle wielkie przygody z cłem, czyli emojibator, czyli małe gadżeciki, które są warzywami bądź owocami. Tutaj mam bakłażana i ogórek. Bardzo polski gadżet. Tak. On ma tutaj, może mam nadzieję, że to widać, on jest taki trochę nie to karbowany, nie to z takimi wypustkami, więc ta faktura jest taka nierówna. Bakłażan znów jest aksamitnie gładki i one włączają się po prostu na taki klik, mają 10 programów i jak widzimy, no nie są to ogromne gadżety, to jest coś, co spokojnie może być w walizce. No i one służą do delikatnej, niezbyt agresywnej stymulacji zewnętrznych partii ciała. Mają penetracji też. Ale też płytkiej penetracji jak najbardziej. No i tutaj są jeszcze papryczki i bananki jeszcze są jakby tego typu. Więc to jeszcze pokażę z tych cute'ów. A mogę jeszcze kilka słów o emojibatorze? Koniecznie. Właśnie emojibator to był jeden z tych startupów, które uświadomiły mi o tym, że właśnie feminizm i gadżety erotyczne mogą iść w parze. I to był taki startup założony przez bardzo młodą dziewczynę, która chciała stworzyć gadżety, które właśnie, o których można by mówić nawet, nie wiem, przy wigilijnym stole, albo żeby w ogóle nie wstydzić się tego. I oni mocno poruszali edukacyjnie ten problem orgazm gap, nie? Tak. Więc no, tutaj trafili do naszych serc od razu. Tak, to musiałyśmy po prostu to mieć. No i jeszcze z tej samej rodziny kosmitów, jeśli pozwolicie. Tak, ale tutaj ten ziom nazywa się Shimmer i tutaj, no jakby zgadujcie, nie? Oczywiście, że już tam coś przychodzi nam do głowy, ale mamy znów te czułeczki tutaj przepiękne i te skrzydła, nie wiem, co to jest tak naprawdę. I tą wspaniałą wypustkę, która jest wąska jak w tym miejscu. Więc ponownie, czy da się to wsadzić w miejsca? Tak, z pewnością. Tak, ale nie ograniczajmy się tym. Nie? On jest bezpieczny też do penetracji analnej, co jest ważne właśnie bardzo mięciutki w gadżetach, że właśnie te skrzydła, czy jak to nazwałaś, Agata, nie tylko służą do stymulacji, ale też tworzą taką blokadę, która sprawia, że gadżet nie zostanie wchłonięty. Tak. Podobnie zresztą jak tutaj, to już jest taka para symbiotyczna, bo jest mała główka i duża główka. Pewnie jakaś tam wariacja na temat króliczka, czyli coś umożliwiającego penetrację i jednocześnie stymulację łechtaczki, to z pewnością. Ale też, którą... Tak, Marta, ja. Ale jednocześnie jest to gadżet bezpieczny również do penetracji analnej, bo zazwyczaj króliczki w tych mainstreamowych firmach są projektowane w taki sposób, że są przeznaczone wyłącznie do penetracji waginalnej. A tutaj mamy gadżet,
jednak da się zrobić gadżet, który może być neutralny płciowo. Tak, jak najbardziej. I to jest właśnie to strona, w którą chciałyśmy iść bardzo, bo ona jest pobudzająca wyobraźnię. Tu jest jeszcze jakby fajnie kreatywnie to zrealizowane, ale takich gadżetów jest naprawdę dużo, dużo więcej. Jedną z naszych pierwszych marek była też odnaleziona przez Martę marka Wet for Her, czyli mokra dla niej. Co było marką lesbijską, stworzoną przez lesbijki dla lesbijek. Ale teraz dziewczyny też zmieniły narrację, nie? I mówią, że jakby my to robimy, te gadżety pomyślałyśmy o naszych potrzebach, ale być może właśnie odpowiadają też na potrzeby kogoś innego niż lesbijki. One stworzyły takie gadżety do seksu w parze vagina-vagina, ale też dla osób, które na przykład nie uprawiają seksu penetracyjnego per se, w sensie tam nie ma kształtu falicznego, nie ma tego dilda, stworzyły na przykład takie przedłużenia paluszków. O, tutaj też mam taki gadżet, pokażę go. Może na białym tle. O, tak teraz to dobrze właśnie, widać. Właśnie, żeby odczarować tę sytuację, że jak penetracja, to penis, nie? Tak, więc jak ma się krótkie paluszki, albo za krótkie. Tak. Tak, to wygląda jakby teraz, wiecie, mało romantycznie, ale jest też gadżetem szalenie skutecznym i sięga do punktu G na przykład, jak się nie może... A co jest fajne, to osoba, która operuje tym gadżetem, też czerpie przyjemność, bo ten silikon, on bardzo fajnie przyjmuje temperaturę ciała pieszczonej osoby i też przy skurczach można odczuć to na palcach, co jest bardzo satysfakcjonujące i przyjemne. Oraz koniec z obcinaniem dwóch paznokci po prostu, jak lubi się tipsy. To też jest ważne. No, więc tego typu historia. Zresztą one stworzyły nawet takiego strapona, czyli gadżet, który służy do jakby zamontowania jakiegoś dilda na uprzęży albo wewnątrz siebie, na przykład takim specjalnym mocującym jajkiem, który się wkłada do pochwy i wtedy można jakby swoją osobę partnerską penetrować analnie bądź waginalnie. Także zakończono ten strapon, jest zakończony paluszkami, czyli jeśli ma się awersję albo po prostu nie preferuje się kształtów falicznych, to może to być zakończone takimi paluszkami. Więc jak widzimy, gdzieś tam te potrzeby rynku były diagnozowane i one, co ciekawe, te gadżety są turbo popularne w naszym sklepie, więc ewidentnie tam jakaś dobra robota researchowa po stronie Wet for Her została wykonana. Nie tylko researchowa, ale dziewczyny też prowadziły badania na jakiejś bardzo dużej grupie osób, żeby właśnie sprawdzić na przykład, jaka długość tej końcówki penetrującej jest najbardziej satysfakcjonująca i wcale nie musi być długa. 14 cm jest spoko, nie musi to być dąg, który ma tam 23. Tak. To jest ciekawą znowu refleksją na temat samej konstrukcji tych gadżetów. One oprócz, oczywiście, że są też jakby wielkie i realistyczne dla amatorów i amatorek takichże, ale są gadżety, które wydawać by się mogło, nie są nastawione na to, na przykład, nie wiem, jakiś tam efekt wypełnienia. Tymczasem ich ergonomia, ich kształt w projekcie już sprawia, że faktycznie one są wymyślone, zaplanowane i wyprodukowane z myślą dokładnie o tej anatomii i z uwzględnieniem wszystkich niuansów, jakby zagłębień i tak dalej. Okazują się wybitnie skuteczne, wybitniejsze niż wydawać by się mogło po prostu powiększanie jakichś takich naszych naturalnych narzędzi, którymi dysponujemy na co dzień. Więc jakby wsłuchujemy się w to i Marta jakby jest tutaj, muszę od razu powiedzieć, okrutną recenzentką i nie jeden producent na targach oberwał od nas jakby bardzo nieentuzjastycznym feedbackiem. Podam przykład, właśnie straponowy. Jest marka, która wyprodukowała strapon, uwzględnili bardzo fajne rzeczy, na przykład, że ta część montowana do pochwy strony zawiadującej jest wyginalna i ona może się zatrzymać w danej pozycji, czyli tutaj gdzieś tam pomyśleli o tym, żeby dostosować to do różnych anatomii, do różnych kształtów, ale
długość samej strony penetrującej była ponad chyba 16-centymetrowa, Marta, dobrze pamiętam? Tak, tak. I bardzo sztywna. Sprawiała wrażenie takiej naprawdę, naprawdę mocnej erekcji i dostałyśmy dużo jakby takiej informacji zwrotnej od naszych klientek, że to jest za długo, za długie, trudno nie da się kontrolować w żaden sposób. No. Trudno kontrolować to pchnięcie, nie, głębokość pchnięcia, ale też ze względu na swój ciężar no, mógł też się wysunąć z pochwy, więc no, gdzieś tam pomysł był, no ale akurat ten producent nie był zainteresowany naszym feedbackiem. Powiedział, już wyprodukowaliśmy tego 1000, idźcie sobie. Tak, ale to się zmienia, nie? Że tak. Faktycznie już jest ta wiedza już tak powszechnieje w biznesie, ona nie musi być od klientka, ale po prostu już tyle sklepów wsłuchuje się w te głosy, że są marki, które autentycznie wprowadzają te usprawnienia i wtedy jest takie, o, super, nie? Ktoś dostrzegł nasze potrzeby, nie zarabia tylko na nas kasy, tylko faktycznie chce jakby dostarczyć to, czego trzeba. No a czasami trzeba o to powalczyć, więc my proaktywnie po prostu wtedy mówimy, wypowiadamy wojnę korkom analnym zakończonym po prostu niedostatecznie szeroko, czyli nie będące bezpiecznym gadżetem do tego typu stymulacji, czy wysyłamy gniewne wiadomości do producentów zawodowych, którzy mają ambicje bycia takimi bardzo progresywnymi, a są głusi na zgłaszane uwagi. Chociaż jesteśmy właśnie małym dwuosobowym kolektywem, to chyba wszyscy producenci z Europy i Stanów, że nas wiedzą, bo właśnie dostają te wszystkie wiadomości. Tak, bo chcemy, żeby to miało sens, jakby nie czujemy, że tutaj słuchajcie, nasz głos jest jakiś ekspercki i tak dalej, ale może zainteresuje was, że klienci mówią i klientki mówią nam to i to, nie? Więc jakby ta część, która wybiera się na targi i robi awantury, to ja i Marta, ale oczywiście Lula Pink to jest też grono osób, które z nami współpracują, w tym grono eksperckie, bo współpracujemy z gabinetami urofizjologicznymi czy z szeroko rozumianej terapii, psychoterapii, czy z osobami, które działają ekspercko w konkretnych obszarach, na przykład BDSM, kinku, czy shibari i tak dalej, i tak dalej. Czyli wszędzie tam, gdzie chcemy się wypowiadać, chciałbyśmy te nasze kompetencje pogłębiać i z dużą pokorą jakby wsłuchujemy się w głosy osób, których jest to dziedzina specjalizacyjna, a my chcemy o niej wiedzieć po prostu jak najwięcej. Mm-hmm. Nie wiemy, dlaczego producenci nie robią tak samo z nami. Słuchajcie, ja widzę, patrzę na zegar i jakby zostało nam 15 minut do końca, niestety. Jakoś mam tutaj takie rzeczy, które muszę zapytać. I właściwie już zaczęłyście ten wątek, bo mówiłyście o tym, z czego powinny być takie bezpieczne dla ciała zabawki erotyczne zrobione, czyli że na przykład z silikonu. Mówiłyście też o zabawkach do penetracji analnej, które muszą być tak zakończone, żeby no, nie ugrzęzły w odbyciu albo w pochwie. I jakoś tak myślę, że ważne jest to, bo jako edukatorka seksualna mam wrażenie naprawdę, że ludzie eksperymentują z różnymi przedmiotami, które no często nawet nie są w ogóle gadżetami erotycznymi, robią sobie krzywdę, no ale też tak jak mówiłyście na początku o tym, to właściwie ty Marta opowiedziałaś o tych gadżetach z AliExpress, które też myślę, że no daleko im do bezpieczeństwa, więc jakbyście mogły tak pokrótce powiedzieć, na co zwracać uwagę i też jak bezpiecznie używać zabawek erotycznych solo i z osobą partnerską. Okay. No może jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to jednak bardzo ważne jest to, żeby postawić na marki, które posiadają certyfikaty. Bez certyfikatu, na przykład na AliExpress, te gadżety nie są w ogóle kontrolowane. Nie wiemy, z czego zostały wykonane, czy to, że jest napisane silikon bez wtalanów, to jest prawda, czy tylko etykietka. Nie wiemy też, jakie będą tam wibracje, czy one czasem nie będą na tyle silne albo wysokie, że no mogą po prostu wyrządzić nam krzywdę fizyczną. Mogą nie być wcale wodoodporne.
No, jest mnóstwo zagrożeń właśnie w momencie, kiedy próbuje się zaoszczędzić parę groszy na jakości i bezpieczeństwie. Więc na przykład wszystkie marki, które my mamy w sklepie, są przebadane i certyfikowane. I to jest jakby pierwszy taki punkt. Inwestujemy w marki, które nie są może zawsze znane, ale co do których jesteśmy pewne, że to nie jest jakiś wytwór jednoroczny, który zniknie nie biorąc odpowiedzialności, że marce zależy na tym, żeby po prostu klienci dostali bezpieczny produkt, bo to jest ich biznes, a nie, że wyprodukowali tam 1000 sztuk, sprzedadzą to gdzieś po straganach i znikną i powrócą jakby z nową jakąś tam linią. Nie? Tak. Więc są marki, które już funkcjonują lata i nie zależy im na utracie reputacji czy opinii właśnie jakby bezpiecznej, czy jakościowej, o tak to bym nazwała. Tak. Wiecie, to są gadżety do użytku wewnętrznego, jako takie są reklamowane, a na niektórych opakowaniach czytamy, że to jest novelty, że to jest tylko gadżet i że to nie jest do użytku wewnętrznego, mimo że jest napisane, że jest to plak analny albo dildo, nie? Więc jest to wciąż nieuregulowana szara strefa. Tutaj ta legislacja będzie za tym na pewno próbowała nadążyć, chociaż jest to bardzo trudne, dlatego że ponownie, to zresztą fajnie pokazuje ten przykład tych gadżetów, który pokazywałam przed chwilą, no to jest tylko gadżet. Nie odpowiadamy za to, że ktoś go chce sobie wsadzić do środka, ale to też przestańmy je reklamować jako takie, prawda? Więc inwestujmy w marki, które używają bezpiecznych materiałów, które certyfikują te materiały, importują je tutaj z takim właśnie przeznaczeniem i gwarantują, że właśnie czy częstotliwością wibracji, czy materiałem nie zrobią nam krzywdy i nie udają, że nie wiedzą, do czego te gadżety są stosowane, po prostu skoro są sprzedawane jako takie. Tak, no i do bezpiecznych materiałów można właśnie zaliczyć silikon, szkło, porcelanę, stal i co jeszcze? Drewno, ale lakierowane drewno, dlatego że samo drewno, nawet najbardziej wypolerowane, wyheblowane i wyszlifowane na świecie, jest wciąż porowatą materią, w której może dochodzić do nagromadzenia się bakterii, więc drewno jest w porządku, jeśli jest lakierowane bezpiecznym lakierem, czyniąc powierzchnię nieporowatą, czyli właśnie taką, którą łatwo da się utrzymać w higienie. Kolejna sprawa, o której warto wspomnieć, to też utrzymywanie tych gadżetów w czystości, nie, Marta? Bo myślę, tak, że... Tak, materiałem, ale... Tak. Mycie gadżetów przed użyciem i po użyciu, odpowiednie przechowywanie też jest bardzo istotne. Tak naprawdę wszystkie te materiały, o których mówiłyśmy, można bardzo łatwo wyczyścić za pomocą delikatnego mydła bez alkoholu. Chodzi o to, żeby mydło nie miało w swoim składzie alkoholu. Nie wiem, czy jeszcze takie są produkowane, ale jakby co, to uczulam, żeby nie było alkoholu w mydle. I ciepła woda. Tak. Następnie osuszyć taki gadżet albo właśnie pozostawić go do wyschnięcia i schować do jakiegoś woreczka, najlepiej lnianego, tak, czy bawełnianego. Także jeśli spontanicznie będziemy chcieć go użyć, jakby żeby on był gotowy, chociaż ponownie, może to psuje zabawę, ale warto umyć każdorazowo przed użyciem taki gadżet, żeby nie był zakurzony czy jakiś tam pokryty jakimiś innymi rzeczami. Więc to jest dość istotne. Rzadko się o tym mówi w tym kontekście, ale chciałabym dodać dwa zdania o lubrykancie i o tym, co jest gadżetem erotycznym, ale tak naprawdę nie jest, jest po prostu elementem bezpiecznego seksu, czyli o prezerwatywach i o chusteczkach oralnych. Lubrykanty dają poślizg tam, gdzie być może nasza fizjologia nie starcza i abstrahując od tego, czy to jest podyktowane kondycją, czy po prostu tak mamy, nie traktujmy niewystarczającego nawilżenia, na przykład pochwy w kategoriach jakiegoś, nie wiem, braku wystarczającego podniecenia albo coś w tym stylu, są różne sytuacje, różne ciała. Lubrykant sprawia, że nie dochodzi do podrażnień czy przerwania nabłąka, co nie tylko jakby pomaga w profilaktyce przenoszenia chorób tymi kanałami, ale też otarć, infekcji i tak dalej, i tak dalej. Dotyczy to zwłaszcza seksu analnego, co warto podkreślić, gdzie odbyt nie jest okolicą naturalnie nawilżającą się, w efekcie bez lubrykantu w zasadzie ani rusz. I to jest dość istotne. Tak. Natomiast
Jeszcze chciałam dodać, że w przypadku gadżetów erotycznych użycie lubrykantu jest wręcz koniecznością, bo no nawet najbardziej gładki silikon no może spowodować jakieś otarcia, a lubrykant zupełnie niweluje to zagrożenie, ale też uprzyjemnia całą zabawę. Tak, tym bardziej, że są smakowe lubrykanty, jadalne, słodzone stewią, wegańskie, które pozwalają jeszcze tą zabawę tutaj urozmaicić, podkręcić, zwłaszcza jeśli chodzi na przykład o stymulację oralną. I to, co istotne, lubrykanty uniwersalne to są te na bazie wody bądź hybrydowe, które nadają się do wszystkiego typu gadżetów, natomiast nigdy nie używajmy lubrykantów na bazie silikonu z gadżetami silikonowymi, dlatego że one naruszają właśnie tą nieporowatą powierzchnię gadżetu i po prostu go niszczą. Tak, i jeszcze w kwestii przechowywania to też nie polecam łączyć ze sobą dwóch silikonowych zabawek, jeżeli one długo będą leżały obok siebie, mogą naruszyć swoje struktury, więc każdy silikonowy gadżet osobno. Słuchajcie, mamy taki czas, że już niestety miałam milion pytań, ale niestety ich nie zadam, ale mam bardzo ważne pytanie, które mi teraz przyszło do głowy, takie związane z konsentem, w ogóle bo mówimy też o tym, mówiłyście o tym, że no gadżety często są używane z osobami partnerskimi. No i chciałabym, żeby tutaj w audycji wybrzmiał w tym kontekście no właśnie taki temat zgody na seks, konsentu. Także jakbyście mogły na koniec coś takiego powiedzieć, bo ja myślę, że też w pornograficznych filmach takich mainstreamowych często są takie sceny, że no, że są gadżety erotyczne, natomiast no nie jestem przekonana, że tam był, no, że to były takie sceny jakieś konsensualnie nagrywane i tak dalej, i więc ja myślę, że tutaj warto, żebyście o tym powiedziały. To ostatnie pytanie moje. Tak, no komunikacja jest podstawą i też przed wprowadzeniem gadżetów erotycznych w związku warto przedyskutować sprawę, czy obie strony mają w ogóle na to ochotę i wspólnie też wybrać te gadżety zgodnie z fantazjami obu stron i granicami obu stron. Zdarzają się sytuacje takie, że na przykład ktoś się do nas zgłasza i mówi, że chce zaskoczyć swoją osobę partnerską, odradzamy to. Bez konsultacji no może być to szokiem albo wręcz... Niepotrzebną presją też, nie? Bo w tym momencie to już wprowadza pewne oczekiwania i one już działają, one już jakoś pracują. Podobnie rzecz się ma, kiedy ktoś szuka prezentu i uważa, że gadżet erotyczny, on jest teraz modny jak no, prezent na osiemnastkę i tak dalej i dopóki to jest w konwencji żartu, to jest niewiążące, spoko, mówimy okej, okay, świecące w ciemnościach dildo. Tak, ostatnio właśnie ktoś wróżył ze świecącego w ciemności dildo na urodzinach, więc i dostaliśmy zdjęcia. Było fantastyczne w ogóle. więc to jak najbardziej super, natomiast w ogóle kupowanie prezentu drugiej osobie, to wiecie, to już jest wchodzenie w pewną strefę intymną, tak trochę kontrola i może musimy wiedzieć, na 100% być przekonani, że ta druga osoba jest też czuje się komfortowo z otrzymaniem takiego prezentu od nas. To jest bardzo istotne, zadajmy sobie to pytanie, czy ta osoba chce od nas uzyskać, dostać coś, co jest dildem, wibratorem, króliczkiem, tam zwał jak zwał, nawet jeśli jest to tak zabawna rzecz, wiecie, jak ten tutaj pan Gąsienica, nie? Więc zadajmy sobie pytanie, czy na pewno ta osoba tego chce, a w relacjach po prostu porozmawiajmy o tym zawczasu tak, żeby to nie było podane jako niespodzianka, a dzisiaj spróbujemy tego, kiedy tak naprawdę nie wiemy, czy ta osoba w ogóle jest na to gotowa, więc rozmawiajmy, zresztą jakby to jest recepta na wszystko w komunikacji, rozmawiajmy. No tak, niestety musimy kończyć, ja tak wiedziałam, że tak będzie, że w ogóle temat się nie wyczerpie, więc na koniec myślę, że no, po pierwsze Wam jeszcze raz dziękuję i też dziękuję Państwu za słuchanie i za komentarze, to może jeszcze powiedzcie, gdzie osoby słuchające mają Was szukać, bo myślę, że tutaj pewnie rozpaliłyśmy jakiś taki, nie wiem, ciekawość i chęć zapoznania się z Waszym asortymentem, więc może powiedzcie, jak Was w internecie znaleźć. No to
Bardzo prosto. Nasza strona nazywa się lulapink.pl. Jesteśmy też na Instagramie oraz Facebooku. Można do nas śmiało pisać różnymi kanałami. Odpowiadamy na wszystkie wiadomości, chętnie doradzimy w sprawie asortymentu, ale też właśnie pogadamy na różne tematy związane z seksualnością, które Was nurtują. Zapraszamy też do naszego bloga, gdzie można poczytać nie tylko recenzje, ale też mamy na przykład recenzje filmowe, ciekawe wywiady, wszystko tam. I na wspieranych przez nas kilkudziesięciu imprezach queerowo-feministycznych rocznie, gdzie jesteśmy osobiście, albo je finansujemy, albo im matronujemy w Poznaniu, ale także w innych miastach, przez Lublin, Gdańsk, Toruń, Warszawę, Wrocław i Poznań, więc tutaj gdzie jest nas matecznik akurat. Więc wszędzie tam i jeszcze dalej, bo jest nas aktualnie wszędzie pełno. I jestem przekonana, Alina, że także w Twoim programie wrócimy z jakimś tematem za jakiś czas, żeby mogła się wygadać. Na najbliższy event zapraszamy do Poznania na Festiwal Rozkosz. Tak. Tak, już najbliższy weekend Festiwal Rozkosz, którego jesteśmy partnerkami jako Lula, gdzie warsztaty, nasz wykład, stoiska wystawców, ale także NGO-sów, serdecznie zapraszamy. Okej, i tym akcentem kończymy. Jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia za tydzień. Dziękujemy za zaproszenie. Reset Obywatelski. A w kominie szurum burum, a na polu wiatr do wtóru, a na chmurze waldorana, a pogoda rozśpiewana zieloną. Śni.